Facet przed, facet niebieską pigułkę bierze, tak? Ale już kobiecie zabrania się, nawet pod karą już... Trzeba cofać, bo Rudolf. Manifestę drugiej bydgoskiej manife. My, bydgoszczanki, dziewczyny, kobiety, dziewczynki i dziewuchy. Bez względu na światopogląd, wiek, orientację seksualną, wyznanie, sprawność, rasę i pochodzenie. Matki, córki, ciotki, babki, samodzielne, konkubiny i mężatki, przyjaciółki i sąsiadki, autochtonki i gościnie. Wszystkie dziś mówimy jednym głosem, krzyczymy jednym głosem. Dość usuwania się w cień, dość kompromisów i grzecznych negocjacji. Nacjonalizm i rasizm na złom! Nacjonalizm i rasizm na złom! Dzieciaki, masz co odprosić? Ufam wam, że potraficie stosować leki. Ufam wam, że potraficie podejmować decyzje o samych sobie, o swoim życiu i ciele. Prawa reprodukcyjne jest prawami człowieka! Żadnej osoby, która nie wpisuje się w heteronormę, która chciałaby tutaj stanąć z odsłoniętą twarzą i powiedzieć o tym, czego się boi i czego domaga się od naszego państwa. Przez blisko 2 lata nie mogłam znaleźć pracy. Długo zastanawiałam się dlaczego. 10 lat wychowywałam niepełnosprawnego syna i to jemu poświęciłam te lata na rehabilitację. Dosyć rozmontowywania polskiej prowincji. Ja sama pochodzę z małej wioski na Warmii. Wiecie, ile tam jest dziewczyn? Mniej więcej tak w moim wieku? Żadnej. Żadnej, bo kobiety uciekają ze wsi. Ludzie się dziwnie patrzą.